Jordan Kuliński z nami przed walką z Piotrem Podłuckim. Jutro na gali w Żyrardowie. Boksujecie o wszystko. Tak ten pojedynek jest reklamowany. Ty czujesz jakieś trochę większe napięcie z tego powodu przed tym pojedynkiem? Przyznam szczerze, że jakoś specjalnie nie zwracam na to uwagi. Zawsze wychodzę do ringu po zwycięstwo i tym razem nic się nie zmienia. Mhm. Na pewno jest jakaś dodatkowa motywacja, ale to bardziej podczas przygotowań. Teraz już po prostu wychodzę jutro robić swoją robotę. Gdzieś pewnie niektórzy liczyli, że przed tą walką będą fruwać, powiedzmy, jakieś ostre słowa, będziecie się troszkę obrażać, a zwłaszcza ze strony Piotra Podłuckiego. Pewnie wiele osób liczyło, że gdzieś takie słowa będą padać, a tymczasem taka atmosfera dosyć stonowana chyba między wami panuje. To znaczy, no ja zawsze wychodziłem z założenia, że jednak zawodników, przeciwników trzeba szanować. Tutaj wymieniamy ciosy, ryzykujemy zdrowie i wiem, jak ciężki to jest kawałek chleba. Faktem, Piotrek dotychczas miał taki jakby kontrowersyjny styl swoich wypowiedzi. Tutaj cieszy mnie to, że darzy mnie szacunkiem, wzajemnym zresztą, i myślę, że pokażemy jutro fajne widowisko. W ogóle ty czujesz jakiekolwiek zagrożenie z jego strony, tak czysto boksersko? No tak czysto boksersko przyznaję się, że nie. Okej, jutro w takim razie czego powinni się kibice spodziewać w ringu? Twojej całkowitej dominacji? Nie chcę składać takich deklaracji, bo tak jak już powiedziałem, tutaj wymieniamy ciosy i wszystko się w boksie może zdarzyć. Tym bardziej, że też to jest waga półciężka prawie i każdy cios może zmienić wszystko. Natomiast wydaje mi się, że tak, na to się nastawiam, że jednak to będzie dla mnie dość łatwa walka. Czy zgodzisz się z tymi opiniami, że jeśli gdzieś nie wdasz się w jakąś awanturę w półdystansie, to raczej nie powinieneś mieć w tej walce trudnych momentów? Nie wiem, kto takie opinie wyrażał, ale miło, tak zgadzam się z tym. No powiedz, jak przebiegły przygotowania do tego pojedynku, bo byłeś też w górach chyba 2 tygodnie z braćmi Landowskimi i co się oprócz tego działo? To znaczy, no, przygotowania cały czas przebiegały dość pomyślnie, tam miałem parę takich osobistych zawirowań, ale są gdzieś tam już z tyłu za mną. Co na początku budowanie wydolności przede wszystkim, czyli ta jakby pięta moja Achillesowa w dotychczasowych pojedynkach. Następnie wytrzymałość, siła i to wszystko gdzieś tam przebiegało sprawnie dzięki moim kolegom z Personal Training Studio, o których już wcześniej wspominałem niejednokrotnie. No, przebiegały bardzo pomyślnie przygotowania. Sparowałem też dzięki trenerowi Fiodorowi Łapinowi z chłopakami z Knockoutu, Krzyśkiem Kopytkiem i Markiem Matyją. Nie mam nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o te przygotowania. Nie mogę cię nie zapytać o zdrowie, bo gdzieś w twoich poprzednich walkach czasami było to wyznacznikiem wyniku nawet, jak choćby tak twierdzisz, przynajmniej w walce z Norbertem Dąbrowskim, jak te barki, tak chyba, które sprawiały, że czasami ci ręce opadają? No tam była kwestia dość jakby dużych zaniedbań na przestrzeni poprzednich lat treningów z mojej strony i z braku wiedzy też przede wszystkim. Między innymi brak rozciągania się po treningach i takie drobne szczegóły, które spowodowały pewnego rodzaju wady postawy u mnie, przez co te ramiona nie były w stanie przez okres tam dłużej niż 3 rundy, powiedzmy, boksować na takim poziomie, jakbym chciał. Cały czas się rehabilituję w MD Clinic. Z miesiąca na miesiąc przynosi to coraz lepsze efekty. Ostatnio już na 8-rundowych sparingach ani razu nie spadały mi ręce, więc widać poprawę. Czyli jutro odpukać, jeśli coś ci nie pójdzie, to już zdrowiem nie będziesz się zasłaniał? Nie ma takiej opcji. Okay, to jeszcze na koniec tylko zapytam, zobaczymy jutro pełen dystans, czy raczej czasówkę? Ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, naprawdę. Nie jestem Muhammadem Alim, żeby powiedzieć, w której rundzie będę nokautował, ale fajnie by było wygrać przed czasem. Jeżeli to będzie zwycięstwo punktowe, też będzie fajnie. Dzięki.